Siemano wszystkim, w dzisiejszym odcinku zagrałem na myszce biurowej, na której mi się szczerze powiem grało dosyć zabawnie, ponieważ nie byłem w stanie czasem wyczuć jej totalnie, ale co, ja już wam nie przedłużam, mi się wydaje, że odcinek wyszedł całkiem spoko, no i co, zostawcie subika z dzwonkiem, łapkę w górę, no i co, lecimy do odcinka, go! Dobra, no to co, lecimy na myszce biurowej Minecraft Bedwars. Szczerze wam powiem, myszka jest w miarę lekka. Co prawda nie jest ona aż tak wygodna jak Bloody, da się w miarę na niej grać. Drag klika na niej, no nie zrobię. Mała jest, co prawda, bo to jest myszka biurowa. I robię na niej 6 CPS-ów Butterfly'em, więc będzie troszeczkę ciężko. Dobra, jakoś wygramy. Bo tutaj jak widać, aha, nie mamy sąsiada. Butterfly'em mamy mniej CPS-ów niż normal klikiem, więc to też będzie troszeczkę ciężka gra dla mnie. No ale jakoś sobie poradzimy. Ogólnie postaram się dzisiaj zagrać dwie gry na tej myszce. I... Aha, myślałem, że zrobię ladder klacza na tej myszce, no ale... Jakoś mi nie idzie. On wie, że on nie zdąży. I wie, że nie ma ze mną szans, pomimo tego... Dobra, wjeżdżamy na niego, a co? Dobra. Nie zada mi ani innego HP, to aż taka zła ta myszka nie jest, mogę na niej grać. Jak widzicie tutaj, nie wiem czy widać, mam zaklejone tutaj ślizgacze, bo strasznie mi ta myszka jechała do przodu. Jak na niej na przykład klikałem, to mi tak podjeżdżała. Nie wiem czy to jest spowodowane. O, niebieski, niebieski. Ogólnie bardzo was chciałem też przeprosić, jakbyście słyszeli jakieś szumy w tle. Ale jest strasznie gorąco na polu, jak to nagrywam. Na zewnątrz. Jest strasznie gorąco na zewnątrz, jak to nagrywam. I po prostu muszę mieć wiatrak włączony, bo mi gorąco. Bo jest jakieś 40 stopni w cieniu normalnie. Ale okej, poradzimy sobie jakoś. Tutaj już weźmiemy jeszcze itemy stąd. Dobra, poleciał niebieski. Miałem robić laderkę, ale bym nie zdążył jeszcze i bym mi założył strefę. W sensie, no, nie boję się w to, czy ktoś mnie rozwali tutaj. Bo za bardzo, jak tu widzę przepocone lobby, to to nie jest. Jezu, przepocone lobby, jak w Fortnite jakimś. Nie wiem, po co kupiłem wełnę, tylko glinę. No dobra. Niebieski, lecimy po ciebie. Dobra, niebieskiego nie ma. Może być trochę ciężko z niebieskim. W sensie... No ciężko to nic nie będzie, no bo właśnie go zabiłem. Znowu kupiłem tą glinę. Nie wiem, coś się dzieje. Lecimy sobie po tego, następnie po... Dobra, laderka nam wyszła nawet na tej myszce. Ta myszka to normalnie mogłaby się kwalifikować do gamingowych. Więc... Aha, czekajcie, bo jakby tu przyszedł żółty, to ja muszę mieć ten. Koszarpa sobie zrobię. Jakiegoś refika zjem. Wiem, że jestem centralnie w bazie żółtego. Żółty! A to nie jest ten, co pisał wszystkim S? Dobra, żółty nas niestety rozklepał, bo nas wziął z nienacka, bo chciałem jeszcze na chytro, tak wiecie, na szybko, chytry jestem strasznie, rozwalić łóżko, ale różowy, czerwonego pójdziemy, bo czerwony tam też coś bajeruje. Hop. W sensie czerwony między żółtym, oni się nawzajem biją, więc zasadniczo nie mam jakiejś dużej presji, że mi rozwalą też łóżko. Chociaż po tym, jak zaatakowałem żółtego, to on może się na mnie bardziej sfokusować. Ale też zaraz zobaczymy. Pod względem butterfly klikowania strasznie słaba jest ta myszka. Ale jak widać normal klikiem, tutaj jestem w stanie wyklikać ponad 10 CPS-ów, więc to też jest... Dobra, myślałem, że zrobię tak ładny block ladder clutch. Uuu, ho ho ho. Więcej osób chyba mnie tutaj zabija niż ja ich. No ale to spowodowane strasznie dziwnym tym sensorem tej myszki. No ale na to nic niestety nie poradzimy. W ogóle, jak wam się podoba handcam, bo postanowiłem, że zrobię takiego handcama sobie. Czekajcie, tam jest ten czerwony, to my polecimy do tego, do żółtego. Bo oni się tam teraz będą wybijać. Ten freeze, ale wydaje mi się, że ten cały freeze to on... freeze, no freeze. To on jest, on miał z kimś soja. I wydaje mi się, że to był czerwony. Bo cały czas lata tutaj na flyu, na spectatorze. Aha. Nie wiem, co się stało w zasadzie, ale wygraliśmy, więc go do następnej rundy. Dobra, lecimy tutaj na następną arenkę. Czekajcie, bo sobie źle kliknąłem, bo mam free looka zablokowanego. I słuchajcie tutaj, normalnie... Normalnie jest robiony drag click, ale nie wczytuje mi w ogóle tych kliknięć, bo to jest myszka biurowa, a nie myszka do grania i drag clicku. Ja tutaj ogólnie próbuję już tam sobie obudować łóżko i podjechać naszego tutaj sąsiada. O nie. Dobra, to było mądre. O, to jest zazwyczaj ludzie nie robią mądrych rzeczy.
Aha, dobra, ogólnie tutaj nasz kolega się troszeczkę pospinał, bo napisał, żebym no każdy wie co, wiecie, family friendly, ja nie chcę tutaj nic sugerować. Jakby on tutaj będzie szedł, to ja po prostu strzelę fajerkę pod siebie. Gdzie on jest? Niemal totalnie straciłem jakby poczucie tego, że... Gdzie on poleciał? Makro. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Totalnie nie mogę wyczuć tej myszki, szczerze wam powiem. Nie jestem, no serio, nie jestem w stanie wyczuć tej myszki, jak ona tak jak wychodzi. Kiedyś mi się wydaje, że już tak na niej grałem. W sensie nie grałem, żeby na odcinek, tylko... Dobra, nie mamy łóżka. To będzie problem. Myślałem, że coś jeszcze ugram, ale on na szczęście spadł. Co jest? Czemu tu nie mogłem postawić laderki, halo? Dobra, to było fajne, to było ładne. Clean wszedł. Może też patrzeć co chwila za siebie, czy nikt tutaj nie idzie do mnie. Bo mogę mieć lekko przewolone. Ale żółty się nie boi, to dobrze. Czekaj, zielony? Zielonego nie ma. Czyli w zasadzie mogę to zrobić tak na mózg, że nie będę... Aha, czemu on mnie wyzywa? To niemiłe, panie kolego. No chciałem to tak, wiecie. Tak, wiecie, cyk, pyk, cyk. Tralala. On jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie, co go czeka. No i hop. Hop. Cyk, 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 cyk. Punku. Dobra, łatwo. Odpał. No a jak? No jak on myślał, że ja nie gram na jakimś huzuni? Przecież to jest prawidłowe huzuni. Kto by... Przecież nikt tutaj nie myśli, że ja nie gram na normalnie. Ja gram cały czas na huzuni. Po pierwsze mam diak set, po drugie mam szarpa. Makro. No tak. Gram na myszce biurowej. No i makro mam. To jest makro, tak, tak. To jest makro, co nie? Ty, kolego. Dobra, pan kolego tutaj widać. On nie wie. On żyje? Żyje. Gdzie on jest? Bo ja nie chcę wsadzić niego pleców. O! To było lekko ryzykowne. Dobra, spadł w przepaść. A, to dobrze. Teraz jestem lekko do przodu. No co jest? Ta myszka czasem klików nie wczytuje. Czemu ona czasem klików nie wczytuje? Dobra, nie wiem. Ale to z tą drabinką, jak sobie postawiłem, to normalnie ja myślałem, zawał miałem. Dalej mi się normalnie ręka trzęsie jakoś. Bo... Dobra, pewnie tego w kamerze nawet nie widać. Dobra, został mi kto? Został mi niebieski i biały. Biały, najpierw biały, bo białego najpierw idziemy. O, dobra. Laderki mi w miarę już wychodzą. Trochę zaczynam wyczuwać tą myszkę. W sensie, czuć ją, że wiecie, jak tam klikać, w jaki sposób. Dobra, niebieski tutaj jest... O kurde, niebieski był na emach. Dobra, to najpierw w takim razie niebieskiego chyba podjedziemy. Bo, no, po co miałby się zabudowywać, skoro by nie siedział w bazie? Jakby w sensie nie siedział w bazie. Czy on się dobrze czuje? Dobra, to idziemy w takim razie wykonywać nasz pierwszy plan, czyli na białego. Bo tutaj, jak widać, niebieski nam niestety nie przyja. Nie sprzyja. Sorry za mój bad polski. Ale no tego typu. Dobra, bierzemy sobie dalej emeraldy. Szmaragdy, emeraldy, nie wiem, jak to mówicie. No czekaj, gdzie jest biały? Bo do niego, bo do tego chłopa, tego niebieskiego na pewno pójdziemy, tylko że muszę sobie kilof kupić i tam po prostu cichutko podejść i mu skopać jednego obsydiana. Tam. I po prostu go pobić. A do kogo on mówi? Do mnie? Nie mam pojęcia. Ogólnie szczerze wam powiem, ta myszka jest jako taka... Jest taka w miarę przyjemna. W sensie pod względem klikania. Ja przynajmniej dalej wiem, gdzie jest biały. Bo biały tak jakby cały czas przesiaduje w mojej bazie. Dobra, poleciał. Jezus Maria, nie wiem czemu, sorry jakby co, ale ja mam tak, że jak się strasznie skupię, to nie jestem w stanie się tak jakby odzywać. Mam takie skupienie, o Jezus Maria, prawie spadłem. Mam takie skupienie, że po prostu, no aż tak dziwnie. Dobra, my teraz sobie podjedziemy tego niebieskiego. Dobra, hop, diamentowy kilof. Była kiedyś taka piosenka, nie wiem czy pamiętacie. Kopie diamenty, kilof przeklęty. To bardzo mało osób prawdopodobnie to pamięta.
bo to piosenka jest z mojego dzieciństwa, a ja prawdopodobnie jestem już tak jakby w Minecrafcie totalnie stary, bo gram, no długo gram. dobra, niebieski gdzie? Ty, niebieski wyszedł! Wracaj tu, niebieski! Myślałem, że to będzie ciekawsze. Dobra, łatwo poszło. Ogólnie bardzo chciałem wam podziękować za oglądanie w pełni odcinka. Jak wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No i co? Do następnego odcinka. Yo!